Muszę przyznać, że kiedy tutaj wspinałem się na to drzewo, to ludzie, którzy tutaj w parku przechodzili, się tak na mnie patrzyli i pewnie sobie pomyśleli, no idiota, dorosły facet, po co on tam włazi do góry? Być może tak samo pomyśleli sobie o Zacheuszu, o którym dzisiaj słyszymy na mszy świętej. Tam w Ewangelii jest takie zdanie o Zacheuszu. Do grzesznika poszedł w gościnę. Tak nazywali Zacheusza. Jako grzesznik. I być może po naszym nawróceniu też pojawiały się takie głosy, że pijaczka, a do kościoła chodzi teraz, że taki pobożny, a przecież wiemy, jak on wcześniej żył. A może w naszym wnętrzu pojawia się taki głos, że ja nie jestem godny być chrześcijaninem, że ja ciągle upadam, że grzeszę, że nie jestem w stanie sprostać wymaganiom Ewangelii. Spróbujmy odrzucić te głosy, a skupić swój wzrok, podobnie jak Zacheusz, na Jezusie. Bo tylko w Nim jest nasza jedyna nadzieja. Błogosławionej niedzieli.